dobry, witamy wszystkich widzów. Browar Gdynia, tym razem na końcu albo na początku Polski. Jest, to zależy od punktu oczywiście widzenia. Dla ludzi z Trójmiasta to nie jest tak daleko. Rzekłbym nawet, że dla niektórych początek Polski. Krótko mówiąc, może określmy i powitajmy naszego rozmówcę. Witam, jestem Karol. Bardzo skromny Karol jest, ale znajdujemy się w... Właściwie wiesz co, Karol, dobrze będzie jak ty to powiesz, bo ja będę mieszał. Ja bym powiedział, że w Piaskach, że to jest obok Krynicy Morskiej, a to chyba jest część Krynicy Morskiej. Mowa jest o browarze, który znajduje się, jest połączony z restauracją. Czy to jest restauracja i browar? To jest restauracja z browarem. No tak, bo część restauracyjna jest dosyć spora. Browar Browar. Ja będę mówił browar, ale dobrze. Restauracja znajduje się tuż przy ulicy. No i Karol pozwoli określić nam wszystkim, gdzie tak naprawdę jesteśmy i gdzie macie jechać na dobre piwo. Słuchajcie, jesteśmy w Krynicy Morskiej, w Piaskach. Krynica Morska, Piaski, ulica Słoneczna 37, tu jest lokal. No, patrząc na mapę, wygląda to dość dziwnie, ale w roku 90 bodaj z tego terenu tutaj kilku miejscowości utworzono miasto, nazwano je Krynica Morska. Wcześniej było to oddzielna wioska, czy osada, nazywała się Nowa Karczma. Miejscowi zaczęli nazywać to Piaski. No i w tej chwili bardziej używa się już Piaski niż Nowa Karczma, a do tego jeszcze dochodzi ten podział administracyjny, w którym to nie ma tak naprawdę miejscowości Piaski, jest tylko Krynica Morska i dzielnica Krynicy Morskiej nazywana Piaski. To jest najdalej wysunięta na wschód część, znaczy ostatnia miejscowość, ostatnia część, ostatnia osada. W Polsce, na Mierzei Wiślanej, no 3 km od granicy rosyjskiej. Tak, miejsce warte odwiedzenia. Po drodze może się zobaczyć słynny już chyba powoli przekop. To jest kilka kilometrów, 5? Stąd? No stąd będzie 15 co najmniej. 15? Na samochodzie się tego nie czuję. Także możecie zwiedzić przekop, czyli ostatnie chwile stałego lądu, no a potem zajechać na jedzenie. Może ja coś jeszcze powiem o jedzeniu, Karol. Zamówiliśmy sobie 3 dania i powiem wam, że jako fachowiec od ryb, fachowiec od pieczenia chleba, nawet operator pokazuje swoją opinię, tam tego już nie widzicie, no po prostu jest petarda. Jedzenie jest bardzo świeże i to jakby Karola nie było, też bym to powiedział. Ryby są idealnie świeże, chleb jest mięciutki, nawet skórka, dużo by mówić. Co więcej, ten chleb nie był dzisiejszy. No. Ale i tak, prawda? Chleb, petarda. Sos rakowy, czarna, soczewica, no... Ale skupmy się na browarze, bo browar jest za nami. Powiedz coś o tym browarze. Jakie jest wybicie? Co to są za garnki? Ile litrów możesz stworzyć piwa? No i jakie są plany? Czy już wystartowaliście? Czy będziecie startować? Kiedy przyjechać na piwo? No tak jak widać, już wystartowaliśmy, chociaż z lekkimi problemami. Para idzie, kotły się grzeją, natomiast dzisiaj mamy taki ostateczny dzień próbny. W ciągu 2 dni no, mieliśmy dziś ugotować czy uważyć pierwsze piwo, ale się nie udało. Robimy testy ostateczne i za 2 dni zaczniemy już pełną parą gotować. Wybicie tego sprzętu to jest 3 hektolitry, czyli innymi słowy 300 litrów. Na jeden raz można uważyć warki. Zbiorników mam parę więcej, więc piwa nie powinno zabraknąć, choć trudno to przewidzieć. No, w sezonie letnim myślę, że wyraziłem swoją opinię na początku, bo nie wiedziałem, jakie są jeszcze zbiorniki, ale że no, mam obawy, czy styknie, bo tutaj to jest trochę wyciszona strona morska naszego kraju. To nie jest Łeba, to nie jest Hel i tak dalej, ale mimo wszystko coraz bardziej popularna. Tak, to prawda. No też mam lekkie obawy, czy może momentami nie będzie brakowało, natomiast no, tego się już nie da tak szybko zmienić. Zobaczymy, wystartujemy. Być może za rok dołożymy parę zbiorników, żeby goście nie odchodzili z kwitkiem. No to pięknie, bo w tym rejonie browaru nie ma, krótko mówiąc. Jesteś pionierem tutaj w tych okolicach.
To prawda. Najbliżej jest chyba do Gdańska. Taki browar restauracyjny to na pewno w Gdańsku. Tak jest. Powiedz, bo dzisiaj piwo to jakie robicie? To jest pils, pszenica? Tak. Właśnie powiedz coś o ofercie. No, na początek wystartujemy z dwoma piwami. Będzie to pils, 12 stopni plato, czyli docelowo no, takie raczej lekkie piwo, nie za mocne, no, średnie. No i pszeniczne. To na początek. A potem jesienią, zimą będziemy trochę eksperymentować i na pewno będzie coś VIPa, coś w rodzaju IPA, być może jakieś ciemne. No to dopiero początki, no ale... Czyli będzie pils i pszeniczne. Plus potem jakieś sezonowe dokładane. No ja myślę, że to jest sensowna oferta, bo tak, jedzenie macie naprawdę absolutną klasę, tak uważam. Zresztą coraz częściej zauważam, że te browary restauracyjne tą część gastronomiczną mają na bardzo wysokim poziomie. A jeżdżę po browarach restauracyjnych. To prawda, no bo przecież ta oferta jakby jest skierowana do ludzi poszukujących dobrych doznań, do dobrych smaków, dobrej jakości. I no, nie ukrywajmy, no... Piwo z takiego browaru też nie uchodzi za najtańsze, więc to musi być dobre, żeby nie było rozczarowań. Aha. Słuchaj, jeszcze mam kilka pytań. Czy będzie pasteryzacja piwa i czy piwo będzie w butelkach? Będzie pasteryzacja, tak. Na początku na pewno i będą butelki. Wow. Inaczej, źle powiedziałem. Nie będzie pasteryzacji. No właśnie. No, przecież. Ale będą. Butelki będą. No. Tak planujecie 0,3, 0,5 litra? 0,5. Pół litrowe butelki. Czyli dla takich osób jak ja, które jeżdżą, nie mają kierowcy albo nie mogą mieć kierowcy, no to jest świetna opcja, że piwo będzie można zabrać sobie do domu i spokojnie posmakować. Dokładnie. Będą fanty. 7. Nie, generalnie widzę, że obsługa się krząta. Masz piwowara z... Możemy to zdradzić? Z jakiego miasta nie, chociaż? Nie pytałem. No to jest z okolic piwowar, czyli no krótko mówiąc piwo będzie w pełni spełniało warunki piwa, normy piwa regionalnego. No jak najbardziej, tak. Piwo z regionu. Wykonane w regionie przez osoby zamieszkujące dany region. Jak jeszcze zrobicie z odsalanej wody morskiej piwo, to już w ogóle będzie. No tego nie zrobimy. Ale z jakimś dodatkiem, może lokalnym. Piłem już piwo na wodorostach, tak jakieś bardzo dziwne dodatki, typowo można, morskie. Można tutaj wpleść jałowiec na pewno lokalny, może nawet sosnę. To są produkty no, jak najbardziej regionalne i można się w to pobawić, że tak powiem. No, tylko trzeba zobaczyć, jak to będzie technologicznie, nie? Możliwe i wtedy... Także tak, no, moi drodzy, krótko mówiąc, kolejne miejsce na piwnej mapie Polski, które piwni turyści mogą z pewnością zahaczyć. Mamy obecnie prawie połowę maja. Myślę, że gdzieś tam na początku czerwca już będzie można piwa spróbować. Tak, to prawda. To moi drodzy, od czerwca Krynica Morska, dzielnica Piaski, to jest praktycznie już wylot z Krynicy Morskiej, za znakiem. Wylot? Nie, no to jest od Krynicy jeszcze 11 kilometrów. A, no to właśnie... Strony Rosji. No. Strony Rosji. Faktycznie, bo Krynica Morska kończy się takim podjazdem pod górkę, tak? I tam jest... Tak. A, no to faktycznie. Czyli Piaski. Ja zaczynam mieszać, tak? A zaraz podamy na koniec jeszcze adres. Jak ty to trafiłeś? Tu nie da się zbłądzić, jest jedna droga. Dokładnie. Czyli jedźcie do końca. Od czerwca polecam część gastronomiczną, ale jestem bardzo ciekawy części piwnej, czyli oferty browarowej. Tylko was do tego zachęcamy. Bardzo dobrze nastrojony jest właściciel. Same pozytywne tutaj mogą być emocje, także dziękuję wam bardzo serdecznie za te 10 minut. No i cóż, ja powiem, że chyba do zobaczenia. Ja mam w miarę blisko, 1,5 godziny. Do zobaczenia. Dziękuję. Zapraszamy. Dziękujemy.